Sześć najgłupszych wypowiedzi dotyczących tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Oczywiście zaczynamy od kota. Kilka dni po tym, co zadziało się w Afganistanie, po całym tym spakowaniu się Amerykanów i ich sojuszników i wyjeździe z powrotem do siebie, pojawia się taka informacja. Uchodźcy na granicy z Białorusią, kot przywędrował za rodziną z Afganistanu, ciągle za nimi szedł. Trzeba przyznać, że nie miał łatwo, bo to ponad 5000 kilometrów. Informacje oczywiście powielały wszystkie główne lewicowe, mainstreamowe media. Zostało to od razu oczywiście wyśmiane, ale nigdy nikt się z tego nie wycofał. Numer 2. Przerzucanie 29-letniej Kongijki przez drut kolczasty. Niby polscy pogranicznicy, strażnicy graniczni mieli wziąć tą kobietę i ją po prostu rzucać, będącą w ciąży, przez płot. Nie ma żadnych dowodów na to, poza tym, co mówili pojedynczy dziennikarze. I była to informacja również kopiowana ze strony białoruskiej. Tak jak bardzo wiele tego typu informacji jest kalką dokładnie tego, co Łukaszenka podaje w swoich mediach, co ludzie Łukaszenki, propagandyści Łukaszenki chcą, żeby Europa Zachodnia myślała na temat tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Absurd, podany oczywiście we wszystkich mainstreamowych mediach i udostępniany masowo przez polityków opozycji. Trzeba też jeszcze wspomnieć, że pani z Konga nie miała łatwo. Gdyby szła na pieszo, no to musiałaby pokonać jakieś 9000 kilometrów. Uchodźcy to ludzie, którzy przekraczają granicę najbliższą, uciekają przed konfliktem zbrojnym. Ta pani przybyła z Konga na Białoruś. I nikt w lewicowych mediach nie zastanawia się, co tam nagle robi Kongijka na Białorusi. Kolejna wypowiedź to Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. To jeden z tych posłów, gdzie załamuje ręce wręcz nad tym, jak ktoś z takim ilorazem inteligencji mógł dostać się do polskiego Sejmu. Powiedział, że na granicy zginęło 70 osób. Skąd te dane? Straż Graniczna ich w żaden sposób nie potwierdziła. Nikt ich właściwie nie potwierdził. Jakieś zmyślone dane podawane w jednym z głównych programów w telewizji. Zresztą zdementowane przez polską Straż Graniczną. Dariusz Joński nigdy się z tego nie wycofał, nie przeprosił. Numer 4. Pani, która opowiada w TVN-ie o tym, że migrant płynął 6 dni w lodowatej wodzie, bez jedzenia, bez picia, a później nagle się zjawił i do niej zadzwonił. Numer 5. Pani tłumaczka, która mówi, że zmarłych migranci w lesie pomiędzy Białorusią a Polską grzebali patykami. Jak patykami? Przecież widzieliśmy, że mają łopaty. Ostatnia wypowiedź pani Hartwig. Jak nad Jońskim załamałem jedną rękę, to teraz dwie, jeśli chodzi o inteligencję. Wpuśćcie w końcu tych ludzi. Kim są, ustali się później. Ustaliliśmy.